Cześć wszystkim, z tej strony Adik, witam Was na kolejnym odcinku. Teraz lecimy sobie infiltrację z gry Battlefront z 2015 roku. Ogólnie jest to według mnie jeden z najlepszych trybów w ogóle w tej grze. Jest on to z dodatku Scarif. Więc rozpoczęcie gry, jak widzicie, jest już tam pasek. To chwilę poczekamy i lecimy. Ogólnie gra się składa z trzech etapów. Najpierw mamy przelecieć przez tę obręcz, co tam widzicie w tle. A potem będą dwa etapy lądowe. Ale to już zobaczycie dokładnie. Tymczasem teraz lecimy. Musimy odeskortować nasz statek właśnie taki jakby transportowy. Żeby przez tą śluzę mógł przelecieć. Dobra, jeden jest. Ale go ktoś wyhaczył. Ładnie, ładnie. Niby do mnie strzelali, ja się skupiłem, żeby go zestrzelić. Więc. O, i tam widzicie, leci ten statek, który właśnie mamy eskortować. I tu wybiera randomowego gracza, żeby właśnie był tym statkiem. Na razie no nie idzie źle, jakby dopiero jest druga minuta z 10, więc. Znaczy minęła druga minuta, więc. A i właśnie, i z każdym tym, z każdym jakby następnym zniszczonym naszym transporterem, to mamy ich trochę więcej. W sensie, dobra, nie z każdym, ale tak. Na przykład na razie mamy jeszcze jeden, natomiast potem będą dwa i maksymalnie są cztery, więc. No dobra, w końcu dostał. O, widzicie, teraz mamy dwa. Te. Trafię? Trafiłem, dobra. On też trafił. Ejej. Muszę powiedzieć, że w tej rundzie Imperialni dobrze grają, naprawdę. O, teraz ja jestem tym do. Tym, którego trzeba chronić. Okej. Okay.
Kurde. Już prawie doleciałem. Dobra. Znowu zwykły myśliwiec. Lecimy dalej. Zauważyłem, że mi czasami gubi loka na nich. To nie jest przyjemne, ale czasem tak jest. Cholera. Myk. Dobra. Kurde, znowu zastrzeli. Ej, jest źle, serio. O, widzicie, już teraz mamy cztery, nie? No i rozwalili mnie. Dobra. Ale i tak moje statystyki wyglądają całkiem ładnie. Tylko szkoda, że nie możemy się przedrzeć. Ale jest ich tam sporo, no. Imperialni dobrze grają, bo grają naprawdę tak drużynowo. Nie grają, że każdy gra, nie wiem, sam, każdy sobie lata, tylko naprawdę teamem lecą w jednego, drugiego, trzeciego, więc tu trzeba im przyznać, że robią to bardzo dobrze. Ej, dobra, jest źle, bo została nam minuta. Dobra, teraz ja jestem, o Boże. Trochę na mnie to się teraz opiera. No cóż, dobra, lecimy. Niepotrzebnie te tarcze włączyłem, ale to jeszcze odruchowo. Nie ma. Ej, ludy, pomocy. Mam ich w cholerę i jeszcze trochę. Nie uda mi się raczej. No nie. O, udało się naszemu. Dobrze, pięknie.
to teraz będziemy mieli następny etap naziemny. I teraz wrogowie mają dwa transportowce rozstawione na platformach lądowniczych na ziemi i musimy podkładać pod nimi bomby i je pokryć tak, żeby ich nie rozbroili. I mamy chyba też na to. A nie, mamy na to 5 minut. Dobra. W ogóle fajna jest ta mapa właśnie pod Winga, którym latałem, bo mam otwarty jakby teren. Więc to nie jest jakby trudnością, żeby ich znaleźć, zauważyć i rozwalić. Ale żeśmy dostali. O rany. Zbroili. Dobra. Polecę bronić tamtego, który jest. Że w ogóle zdąży tam dobiec. O, ja im będę pomagał w ten sposób. Już wiem. Dobra, jedno poszło. I teraz chyba najtrudniejszy etap, bo musimy zabrać plany i przedrzeć się do naszego statku, który jest na drugim końcu mapy. No, jest to problematyczne. Czemu nas w ogóle tu zrespiło? Tie Striker, cholera jasna.
Najgorsze jest, że teraz będę musiał wyjść na otwarty teren. Cholera, no właśnie. Na otwarty teren. Ale dobra, doniosłem to całkiem daleko, myślę. Rzekłbym, że najdalej ze wszystkich niosących doniosłem, więc... Dobrze, typie, leć z tą tarczą. Doniósł? Nie doniósł. Cholera. No czemu mi tego nie złapało, no? Żebym to podniósł i... Dobra, ktoś przyniósł. Tak jest, pięknie. No więc... Nasza misja rebeliantów udana. Przejęliśmy plany Gwiazdy Śmierci, proszę bardzo. Moja prywatna misja też udana, bo jestem w topce. Jestem na pierwszym miejscu w tabeli, więc bardzo fajnie. No właśnie, najwięcej zabitych i najwięcej zniszczonych myśliwców. Więc też jest spoko. Kredytów trochę też jest. No, piękne statystyki. Więc tak, dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zachęcam również do followka na Instagramie, macie go w opisie. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Także, cześć.